Fabian, pierwszy mecz wyjazdowy Miedzi Legnica w Lotto Ekstraklasie. Niestety przegrywamy 1-2 z Wisłą Kraków. Byłeś bardzo blisko dania Miedzi punktu. Czego zabrakło? Byłem, kurde, zimnej głowy, zimnej krwi przede wszystkim gdzieś tam. Znowu mogłem zostać bohaterem, tak jak w pierwszej lidze gdzieś tam podobny mecz był z Puszczą, też wszedłem. No szkoda, bo wiadomo, że ten punkt byłby bardzo cenny na wyjeździe z Wisłą Kraków. No, by zabrakło zimnej krwi. Wywalczyłeś rzut karny. Widziałem, że to ty chciałeś wziąć piłkę i ustawić na 11 metrze, a jednak do piłki podszedł Markitos. No chciałem strzelać, no wiadomo, gdzieś tam karny wywalczony, gdzieś strzeliłbym bramkę, pewnie by mnie to jeszcze bardziej napędziło i szkoda, że chłopaki mi nie dali, ale no Marko strzelał w pierwszej lidze, nie pomylił się jeszcze jak na razie, no to w sumie no musiałem mu oddać tą piłkę, tak. Powiedz, jak to wyglądało z ławki rezerwowych, szczególnie pierwsza połowa, bo z mojej perspektywy wyglądało to tak, że troszeczkę daliśmy się tej Wiśle jednak stłamsić w pierwszych kilku minutach. No to przede wszystkim debiut na wyjeździe, tak, Miedzi Legnica, gdzieś to w pierwszym meczu też, pierwsze 20 minut gdzieś tam może czuliśmy tą tremę i wydaje mi się, że no, za bardzo daliśmy, no nie, no, już uczyliśmy swojego tempa gry, tak, gdzie zawsze nam się udawało to robić. Wydaje mi się, że gdzieś może ta trema pierwszego meczu na wyjeździe jeszcze z wielkim klubem, no szkoda, ale miejmy nadzieję, że już jest to za nami i w następnych meczach będzie tylko lepiej. No właśnie, jedziemy dalej, przed nami Górnik Zabrze. Górnik Zabrze, no. Szczególna tobie drużyna. Szczególna drużyna, no byłem tam 5 lat i mam nadzieję, że trener mi da od pierwszych minut zagrać i pokażę to, co mam najlepsze.